Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Wędkuj z Bigfootem. Dzisiaj zapraszam Was na film po długiej przerwie na moim kanale, spowodowanej wypadkiem, który miałem na samym początku stycznia. O tym mówiłem Wam w poprzednim odcinku, ale jeszcze przypomnę. Niestety złamałem kość promieniową, głowę kości promieniowej w prawej ręce, no i stąd ta długa przerwa. Na chwilę obecną zacząłem rehabilitację i z ręką już jest coraz lepiej, jednak do pełnego wyprostu jeszcze brakuje 3-4 cm. No i ryb jeszcze niestety łowić nie mogę. No już praktycznie od półtora miesiąca siedzę w domu i po prostu nie wytrzymuję i dzisiaj postanowiłem, że muszę w końcu pojechać nad wodę i umówiłem się ze schabem. No i zobaczymy, jak on sobie dzisiaj radzi. Z tego co wiem, będzie łowił bolonką. Zakupił jakiś miesiąc, dwa miesiące temu. Dla niego nowa metoda. A drugą wędką, na jaką będzie łowił, będzie feeder. No i zobaczymy, co dzisiaj będzie skuteczniejsze. Ja niestety będę dzisiaj tylko w roli obserwatora oraz mam nadzieję takiego trenera. Mam nadzieję, że mu coś tam podpowiem. No i że uda się zrobić jakiś fajny wynik. Także ja odpalam samochód i widzimy się za chwilę nad wodą. Właśnie dojechałem nad wodę, no ale warunki tutaj są, szczerze mówiąc, tragiczne. Słońce właśnie zachodzi, pojawiło się mnóstwo chmur, no i ten wiatr, zapewne go słyszycie. Tutaj jeszcze jest mały, ale nad wodą, no nie jest zbyt ciekawie. Szczerze mówiąc, nad wodą miałem tutaj być wczoraj, no ale schab niestety nie mógł przyjechać, no jesteśmy dzisiaj. Wczoraj byłem z rodziną na spacerze w pobliskim parku. Wtedy pogoda była naprawdę rewelacyjna. Słoneczko, delikatny wiatr, no bajka. No a dzisiaj zresztą sami za chwilę zobaczycie. Jak tam schabu? Wyniki? Długo siedzisz? Nie wiem. Nie wiem, która jest godzina. Koło 13, ale wieje tu niemiłosiernie. Jakiś mikrofonik by się przydał lepszy. No nie mam. Mogę zasłonić mym pięknym ciałem. A gdzie masz ryby? Ryby. Ryby, panie. Te, które są wymiarowe, no, są w siatce. A to jest? Kurczę, nie zauważyłem. Siatka jest. To jest siatka. A pokaż, tam jest coś? Te wymiarowe ryby. A to pokaż jakoś. Ale jesteś gotów? No. No serio, nie będziesz zazdrościł? No, no, nie będę. Znaczy będę, bo sam nie łowię. Nie, to coś jest. No. Jest krom. No. Jest wymiarowy. Wymiarowy krom. No. Takiej wielkości mojego palca. Tylko nie mów, że na kukurydzę go złowiłeś. Nie, na pusty haczyk. Zaraz sobie. No, schab właśnie złowił jazika, mówi, że to już trzeci dzisiaj. Mała rybka, to już nie męczymy, dawaj ją wrzucaj. No muszę wam powiedzieć, że nad samą wodą jest bardzo ciężko nagrywać. Jest tak gigantyczny wiatr, że no prawie, że nic nie słychać. Także uciekłem troszeczkę dalej i coś tutaj dla was ponagrywam, jakieś przebitki. Ale za chwilę wracam do schaba i zobaczymy, czy coś udało mu się złowić. Thank you.
A i tak mnie korci, żeby wziąć do ręki tą wędkę i połowić, no ale no jeszcze nie mogę niestety. No to opowiadaj, jak tam ryby. A więc jak ty sobie poszedłeś na spacer, no, to ja złowiłem 4 jazie, z czego 3 jaziki, a jeden... Czyli jaziki typu plus minus 10-15 cm, czy większe? 15-20. O, o! I jedno jazięcie, takie 25. Jest taki oklenik. Fajnie, udało się coś złowić. A liczyłem na to, że ten wiatr ucichnie, no ale niestety z minuty na minutę jest coraz większy. Ryby biorą coraz gorzej, chociaż ciężko powiedzieć, czy w ogóle tutaj dzisiaj brały. A brania są bardzo rzadkie, jedno na jakieś 10-15 minut i najczęściej jest to albo krąpik, albo jakaś uklejka. Sporadycznie trafi się jakiś kleń, no raczej klenik, bo największe, jakie dzisiaj złowił schab, to miał około 20-25 cm. Jazika takiego samego. No jeszcze łowimy jakieś 10 minut, no i zawijamy się do domu, bo po prostu dzisiaj to nie ma sensu. Dajcie znać w komentarzach, czy wy już łowicie w tym sezonie, czy jeszcze czekacie z opłaceniem zezwolenia. No ja póki co jeszcze nie łowię, jakieś 2-3 tygodnie jeszcze na pewno nie będę mógł, chociaż już ręka jest sprawna w miarę. Kilka dni temu rozpocząłem już rehabilitację, no i z dnia na dzień wygląda to coraz lepiej. Dobra, lecę jeszcze zobaczyć, jak idzie schabowi, no i chyba będziemy się powoli zwijali do domu. Co, zawijasz się już? No. To już siatka zwinięta. A, chciałem coś pokazać widzom, co złowiłeś, ale widzę, że dzisiaj marne efekty. Na słowo, że złowiłem 8 wymiarowych kleni, 2 szczupaki, 30 okoni, 30 plus i suma. Ale suma wypuściłem. A pozostałe ryby już się smażą. Do reklamówki. No prawidłowo. Tej reklamówce się wszystko zmieściło. A widzę, że no tak. Tak, tam są te wszystkie ryby. Marne, bardzo marne. To marne, to marne. Ale dzień nad wodą spędzony zawsze jest lepszym dniem niż w domu, przed telewizorem. Także ja się cieszę, że w końcu wyskoczyłem nad wodę. Mogłem ci tutaj pokibicować. Świetnie ci. Szału nie było. Szału nie było. Ale było naprawdę spoko. Dobrze, także ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.